Ile jeszcze potrwa pandemia? I dlaczego dłużej niż nam się wydaje? Wielokrotnie pytaliście mnie w komentarzach pod odcinkiem o zagrożeniach dla cywilizacji, jak to się stało, że już w 2019 roku niejako przewidziałem pandemię, wskazując, że do prawdziwych niebezpieczeństw, w przeciwieństwie do tych cynicznie kreowanych, należy np. Na ogólnoświatowa pandemia nieznanym wirusem. Wiosną zeszłego roku próbowałem też prognozować, ile mogą potrwać obostrzenia przeciwpandemiczne i zakładałem tam, że najszybciej pozbędziemy się ich latem 2021, a być może zostaną z nami aż do połowy 2022 roku. I ponownie, pomijając krótką przerwę na chura optymistyczne lato 2020, jak na razie przewidywałem poprawnie. Na czym polega mój sekret, że tak dobrze do tej pory udawało mi się przewidywać sytuację i jakie są wobec tego moje szacunki, ile jeszcze potrwa ta cała pandemia? A przy okazji, jakie psychologiczne mechanizmy stoją za tym, że tak często przewidujemy źle, że kieruje nami tak zwany nierealistyczny optymizm? Ile to wszystko jeszcze potrwa? Skąd najlepiej brać taką wiedzę i jak nie dać się złapać w różne pułapki myślenia? Zostańcie ze mną. A po więcej psychologicznych ciekawostek, różnych przemyśleń ze świata filozofii, literatury, zapraszam Was też na mój profil na Instagramie. Profil to Człowiek Absurdalny, myślę, że też ciekawe uzupełnienie różnych wątków, które pojawiają się tutaj na kanale. A ponieważ pandemia jeszcze trochę z nami zostanie, to ważne jest, żebyśmy dbali o różne nawyki, które w tym trudnym czasie pomagają nam minimalizować zagrożenie tak dla nas, jak i dla naszych bliskich. Jednym z nich Powtarzanym do znudzenia, a jednak nadal tak często lekceważonym jest dezynfekcja dłoni i powierzchni w naszych domach, które mają na przykład kontakt z zakupami, przy których spożywamy posiłki czy przyjmujemy gości. Swoją drogą są to nawyki, które dobrze żeby pozostały z nami dłużej niż tylko na czas pandemii, bo chorób np. tzw. Tak brudnych rąk, jest całe mnóstwo. Dlatego chciałbym Wam polecić produkty marki Detol, których sam używam na co dzień, a wybrałem ich ofertę między innymi dlatego, że w badaniach laboratoryjnych niezależnej firmy Microbac ich środki wykazały 99,9% skuteczności w niszczeniu wirusa SARS-CoV-2. Link do tego badania znajdziecie w opisie tego odcinka, a ja zachęcam Was do zapoznania się z ofertą marki Detol. Link do ich strony też zostawiam w opisie. Ich produkty można też znaleźć w każdej dobrej drogerii. Rozdział pierwszy. Skąd brać trafne prognozy? To na czym polega sekret trafności moich przewidywań? Jak się okazuje, nie jest to żaden specjalny sekret. Na przykład w 2019 roku w tamtym materiale przewidziałem pandemię, bo po prostu posiłkowałem się wypuszczonym chwilę wcześniej raportem WHO, w którym przewidywali oni, że wśród zagrożeń dla, dla zdrowia Generalnie całego świata jest na przykład prawdopodobieństwo całkiem spore, że może pojawić się jakiś nowy wirus, który może właśnie przez to, że jest nowy, wywołać taką ogólnoświatową pandemię. Ja generalnie w takich sytuacjach kryzysowych mam największe zaufanie do różnych raportów i prognoz wypuszczanych przez duże ośrodki analityczne, takie jak na przykład prestiżowe uniwersytety, banki inwestycyjne czy duże firmy doradcze, na przykład z Wielkiej Czwórki. I tak większość dużych ośrodków analitycznych, na przykład Harvard, praktycznie od początku pandemii, bo od kwietnia 2020 roku, zapowiadała, że do normalnego życia wrócimy najszybciej w połowie 2022 roku. I choć w mediach pojawiały się co chwila różne inne, zmieniające się też non-stop opinie, to duże ośrodki analityczne cały czas trwały i trwają w swoich przewidywaniach. Tak więc jeśli chodzi o moje zdanie, to staram się nie wpadać w taką pułapkę myślenia, że ja gdzieś tam na swoją logikę w tej całej złożoności sytuacji coś tam sobie dobrze przewidzę. Moje myślenie obarczone jest zbyt wieloma emocjami, nadziejami i błędami poznawczymi, dlatego zdaje się przede wszystkim na modele matematyczne z dużych ośrodków badawczych. Dlatego na koniec podzielę się z Wami jeszcze kilkoma przewidywaniami, które udało mi się zebrać z zaufanych jak dla mnie miejsc. A teraz chciałam się jeszcze przyjrzeć, jakie to psychologiczne mechanizmy stoją za tym, że często, że tak często lekceważymy oficjalne prognozy i dajemy się ponosić kolejnym falom nierealistycznego optymizmu. Rozdział drugi. Dlaczego nasz umysł to nierealistyczny optymista? Jak wykazało mnóstwo badań, nasz umysł ma tendencję do bardzo dużego optymizmu w wielu obszarach życia, i jest to generalnie mechanizm, który jest ważny dla naszego przetrwania i funkcjonowania. Jak zauważają psychologowie, optymistyczne przekonania co do siebie i własnej przyszłości pomagają radzić sobie w obliczu różnych życiowych frustracji, trudności i problemów. Pozytywne przewidywania z jednej strony bardzo nas motywują i zwiększają szanse na osiągnięcie pożądanych celów, z drugiej zaś w znacznym stopniu zmniejszają napięcie emocjonalne związane z potencjalnym zagrożeniem. Na jakich zasadach to działa dokładnie? Jak zwykle jest kilka teorii próbujących wytłumaczyć to zjawisko. Psycholog Neil Weinstein w 1980 roku wykazał na przykład, że większość ludzi żywi silne przekonanie, że to raczej innym niż nam przydarzy się coś nieszczęśliwego. Większość z nas sądzi też, że jest bardziej niż inni predysponowana do doświadczania zdarzeń pozytywnych. Praktycznie każdy z nas wyraźnie więc wierzy w swoją wyjątkowość i taką niejako szczęśliwą gwiazdę, szczególnie w odniesieniu do innych. Weinstein nazywał ten efekt właśnie nierealistycznym optymizmem albo optymizmem porównawczym. Ciekawe badania i to na polskim podwórku przeprowadził też psycholog społeczny, profesor Janusz Czapiński. W swoich badaniach sondażowych zauważył on, że Polacy są bardzo nierealistycznymi optymistami, przede wszystkim w odniesieniu do zdarzeń negatywnych. W przypadku zdarzeń pozytywnych natomiast, optymistyczne iluzje wyraźnie malały, utrzymując się tylko dla niektórych kategorii zdarzeń, albo niemal wyłącznie w kwestiach etycznej oceny własnej przyszłości. Czyli jako naród nie wierzymy, że coś złego może nas spotkać, ale nie wierzymy też za bardzo, że spotka nas coś dobrego, no chyba że będzie to nasze własne zachowanie. Co bardzo ciekawe, z badań tych wynikało, że poglądy takie są niezależne od poziomu wykształcenia czy majątności. A wyznają je nawet ludzie chorujący na depresję. I teraz jeszcze zabawny fakt: wnioski te pochodzą z pracy profesora Czapińskiego nad tak zwaną cebulową teorią szczęścia. Ale nie chodzi tutaj wcale o tak zwane cebulactwo, a o model, w którym profesor porównał szczęście do cebuli, ponieważ tak jak ona, musi się ono składać z warstw. U niego były to wola życia, dobrostan subiektywny i satysfakcje cząstkowe. Generalnie też cały czas wierzymy niepoprawnie, że pandemia zaraz się skończy, bo po prostu bardzo tego chcemy. A kiedy człowiek bardzo chce, żeby coś było prawdą, to niestety zaczyna w to w końcu powoli wierzyć. Wiąże się z tym m.in. tak zwana heurystyka symulacji, czyli schemat działania naszego umysłu, który często na skróty wiedzie nas do błędnego rozumowania. Heurystyka symulacji zakłada na przykład, że im łatwiej potrafimy coś sobie wyobrazić, tym bardziej wydaje nam się to prawdopodobne, jak naiwne nie byłoby to myślenie. A że najłatwiej nam sobie wyobrazić, że wszystko wraca do normalnego życia, które tak dobrze znamy, to taki scenariusz cały czas sobie wizualizujemy. Można też powiedzieć, że nowoczesna historia ostatnich kilkudziesięciu lat trochę nas rozpieściła. Nie przeżyliśmy ostatnio żadnego większego trwającego wiele lat kryzysu, a wszystkie zagrożenia generalnie dość szybko kończyły się dobrze. Na przykład głośne medialnie zagrożenia epidemiczne, takie jak pierwszy SARS, MERS, ptasia grypa, świńska grypa czy potencjalna epidemia wirusem Ebola. A jak pokazuje jeszcze inna heurystyka dostępności, najbardziej prawdopodobne wydaje nam się to, co znamy, co kojarzymy, co jest bliskie naszemu doświadczeniu, bo na przykład wydarzyło się niedawno. Skoro więc mamy w naszej pamięci tak łatwo dostępne wspomnienia o tamtych... Potencjalnych epidemiach, to teraz prognozujemy, że wszystko skończy się podobnie. Nasz umysł, i to również dość ważne dla naszego przetrwania cecha, dość szybko przyzwyczaja się też nawet do złego. W ciekawych badaniach przeprowadzonych na UW między marcem a lipcem 2020 roku zauważono, że im dłużej trwała pandemia, tym mniej odczuwaliśmy negatywnych emocji, a tym bardziej rósł nasz optymizm. Latem zeszłego roku było też tak, że już rozróżniano obostrzenia i wszyscy zapomnieliśmy niejako o pandemii. I chociaż wiele ośrodków badawczych zapowiadało jeszcze drugą i nawet trzecią falę, to nikt już o nich specjalnie nie myślał. Psycholog Daniel Kahneman w swojej kultowej książce Pułapki Myślenia opisuje zjawisko ignorowania czasu trwania oraz zasadę szczytu i końca. W dużym skrócie, zgodnie z tymi zasadami, nasz umysł koncentruje się tylko na ostatnim, finalnym okresie jakiegoś wydarzenia i dlatego między innymi na przykład możemy wspominać jakąś bardzo złą przygodę w dobry sposób, o ile tylko skończyła się dobrze. I tak też dzieje się teraz, kiedy tylko następuje luzowanie obostrzeń, to zapominamy, że to wszystko może jeszcze wracać, zapominamy jak to wszystko wyglądało do tej pory i że wracało falami, po prostu koncentrujemy się tylko na tym, co dopiero za nami. Na koniec myślę, że spore zamieszanie również w kwestii rozbudzania nierealistycznego, fałszywego optymizmu robi też wbrew pozorom wielu ekspertów, czyli na przykład lekarzy wypowiadających się w mediach. Nie chcę absolutnie dyskredytować środowiska lekarskiego, ale po pierwsze, nawet wypowiedzi lekarzy są często polityczne i tak dana stacja telewizyjna, na wybierając kogo zaprosi, już wie mniej więcej co on powie i jak bardzo optymistyczne będą jego przewidywania. Po drugie, Kahneman w swojej książce przydacza też bardzo ciekawe badania, wedle których nawet najlepsi eksperci, a może właśnie zwłaszcza ci najlepsi, często swoje sądy opierają na własnej intuicji. I wedle statystyki prognozy takie są jednak dużo częściej błędne niż przewidywania modeli matematycznych. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego eksperci są gorsi od algorytmów? Zdaniem Mila, jednym z powodów jest to, że eksperci próbują być sprytni. Chcą myśleć nieszablonowo i w swoich prognozach uwzględniają całe złożone kombinacje elementów. Od czasu do czasu złożoność się sprawdza, jednak częściej trafność na nie cierpi. Lepsze są proste kombinacje elementów. Kilka badań wykazało, że decyzje podejmowane przez ludzi są gorsze od matematycznych wzorów prognostycznych i to nawet wtedy, kiedy ludzie znają wynik sugerowany przez wzór matematyczny. Ludzie mają poczucie, że mogą zmienić decyzję wynikającą z algorytmu, bo dysponują większą liczbą informacji. Jednak najczęściej są w błędzie. Rozdział trzeci: to kiedy skończy się pandemia? Dlatego ja ufam najbardziej prognozom niezaangażowanych emocjonalnie w sprawę chłodnych modeli matematycznych, którymi posługują się np. działy analityczne dużych banków inwestycyjnych czy firm doradczych, bo kiedy chodzi o inwestowanie pieniędzy. To liczą się przede wszystkim dokładne kalkulacje, bez sentymentów, bez polityki, bez sympatii czy antypatii. Choć, jak możecie wskazać, i oni czasami się mylą, choć, jak pokazuje statystyka, dużo, dużo rzadziej niż emocjonalny człowiek. Tak więc, jak wspominałem, z prognoz tych dużych instytucji analitycznych jeszcze z zeszłego roku życie powinno wrócić do normy w połowie 2022 roku w krajach rozwiniętych, czyli też u nas oraz w pozostałych częściach świata tak do 2024 roku. Nie bądźmy więc zaskoczeni jeszcze czwartą falą na jesień i piątą wiosną przyszłego roku, choć dzięki akcji szczepień powinny być one dużo spokojniejsze, niemniej część obostrzeń, które prawdopodobnie znikną latem, może jeszcze w pewnych okresach wracać. Dużo mówi się też o niewiadomej, jaką są kolejne mutacje, ale to też nie jest do końca niewiadomą. Prawdopodobieństwo tutaj też obliczają modele matematyczne i prognozuje się, że jednak wraz z rozwojem szczepionek i ich bazy produkcyjnej nie powinniśmy pozostawać w tyle za potencjalnymi zmianami wirusa. Jeśli coś bardzo wymykającego się obecnym szczepionkom powstanie, to szybko dostaniemy nowe szczepionki już w odpowiednich ilościach. A że sprawę kolejnych niebezpiecznych mutacji co chwilę rozdmuchują media, a za chwilę się wycofują z tego, że jednak obecne szczepienia jeszcze działają, bo po prostu nie ma badań, jakby media przede wszystkim żyją sensacjami, ale to już jest zupełnie poboczny temat, no to tak to już wszystko wygląda. Ja w każdym razie zdaję się na te prognozy, ale poczekamy, zobaczymy. Dlatego jeszcze raz do tego wrócę, ważne jest, żebyśmy przestrzegali oficjalnych wytycznych naukowców i specjalistów i na przykład pamiętali o dezynfekcji rąk czy powierzchni użytkowych, zamiast nieracjonalnie liczyć na to, że nam akurat się uda, bo nam akurat nic nie grozi. I ja m.in. w tym celu stosuję produkty marki Detol i Wam również je polecam. Link do ich oferty znajdziecie w opisie tego odcinka. Tyle na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie Wy macie podejście do zjawiska tak zwanego nieracjonalnego optymizmu. Czy on Was też czasem ogarnia? Czy może jako osoby, które no, są na tym kanale często, dużo bardziej zdają sobie sprawę z różnych mechanizmów psychologicznych, jakoś jesteście na tego typu błędy poznawcze yy, dużo bardziej odporni? A może w ogóle dostrzegacie jeszcze jakąś zupełnie inną postawę lub mechanizmy, o których tutaj nie wspominałem, które jednak pogłębiają chaos? W tej całej sytuacji, która oczywiście nie służy niczemu dobremu, zapraszam Was jeszcze raz na mój Instagram, Człowiek Absurdalny, po więcej różnych rozważań, po to, żeby być też w bliższym kontakcie, uczestniczyć w różnych też, też akcjach i projektach, które tam organizuję. Zapraszam Was również, zachęcam Was również do pozostawienia subskrypcji, jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, a chcielibyście jeszcze wracać i widzimy się na pewno już niedługo. Do zobaczenia.